Znany i ceniony lobbysta Marek Dochnal, obecnie na urlopie, tak kateczkami, zeznał, że czołowi politycy lewicy mieli tajne konta w Szwajcarii, a prezydent Kwaśniewski oprócz tego był sponsorowany przez dwóch szwajcarskich biznesmenów, Aleksandra Schneidera i Arona Frankla, Szwajcarów. Tak. Ponoć ci dwaj Szwajcarzy ukryli się teraz wśród Szwajcarów w Watykanie, w tej gwardii papieskiej. Jak zobaczycie podążających za Benedyktem XVI, takich dwóch małych, w za dużych rajtuzach w paski i szpikami, to będą oni, gwardziści papiescy, Schneider i Frankl. No, ujawniając sprawę tajnych kont polityków lewicy i Kwaśniewskiego, Dochnal chciał wyjść na wolność, ale nie wyszedł, bo przecież nie powiedział nic, o czym byśmy wcześniej nie wiedzieli. Niech poda dokładne numery kont. Jaką przelane kwoty zamykały się sumą? Daty, pseudonimy, kontakty, hasła, odezwy, znaczy te odzewy. Co prawda, Dochnala mogliby wypuścić, nie, i śledzić. Być może doprowadziłby organa do Kwaśniewskiego. Idźcie, Dochnal, na wolność, tylko nie zwracajcie uwagi na tego pana w czarnym płaszczu i kapelusiku myśliwskim za wami. On tylko tak, tam wiecie. W ogóle pomysł Kwaśniewskiego na tajne konto no nie był jakiś rewelacyjny, bo tajne konto to się naprawdę ma wtedy, kiedy nikomu się numeru nie podaje, nie? Ale jak się nie poda, to nikt w forcy nie przeleje. I gdzie tu fan i zabawa? Jak się komuś poda numer, to konto przestaje być tajne. I jak gość nie zdąży zwiać do gwardii Szwajcarów, to sypnie. I gdzie tu zabawa? Gdzie fan? No ale podobno z pieniędzy z tego tajnego konta Kwaśniewski utworzy nową partię i będzie walczył za tę kasę o dobro kraju. Czyli idzie. Wszystko się dobrze kończy i mamy happy end. No patrzcie, te tajne konta i sponsoring kwacha przez biznesmenów to było dla dobra Polski. Tylko dwóch Szwajcarów, obecnie w Watykanie, a tak ubogacą polską demokrację. Jakie to szlachetne.